Słowu. Dziękujemy, że Twoje Słowo, ono nas przenika, ono daje nam głębie zrozumienia Twojego Świętego Ducha. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty nas prowadzisz po Twoim Słowie, że Ty nam wyjaśniasz Twoje Słowo, że dzięki Tobie rozumiemy je i jesteśmy przez nie przenikani dzisiaj. Amen. Amen. Skończyliśmy na tym, jak Jezus rozmawia z Żydami. Z Żydami, którzy w Niego uwierzyli. Ósmy rozdział Ewangelii Jana. Tak. Rozmawia z nimi i wszystko jest w porządku, dopóki nie zaczynają tłumaczyć tego, że jeśli zdecydują się, aby poznawać prawdę, to ta prawda ich wyswobodzi. Kiedy zaczyna do nich to mówić, zaczynają się bronić. Mówią, że są potomstwem Abrahama, że nie są potomkami niewierzących ludzi. I od 39 wersetu 8 rozdziału będziemy czytać. Odpadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Bardzo ważna rzecz. Wielu ludzi, z którymi się spotykacie, mówi: ja jestem wierzący. Jeśli jesteś wierzący, spełniaj uczynki ludzi wierzących. Jeśli wierzysz w Jezusa, spełniaj uczynki Jezusa. Czy Ty spełniasz uczynki Jezusa? Nie. Ja mówię, więc nie jesteś człowiekiem Jezusa. Nie jesteś. Kto jest dzieckiem Boga? Ten, kto spełnia uczynki Boga. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. On mówi, jeśli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie mnie zabić. Człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Chcecie mnie zabić. Człowieka, który wam mówił prawdę. Kiedy diabeł chcecie zabić, kiedy zaczynasz mówić prawdę. Dopóki nie mówisz prawdy, nikt nie będzie chciał cię zabić. Dopóki nie będziesz czynił dzieł prawdy, nikt nie będzie chciał cię zabić. Dopiero wtedy, kiedy prawda przez ciebie zacznie się manifestować, zacznie być na ciebie wypisany wyrok. Widzimy tutaj Jezusa, który dyskutuje. Czasami widzimy go, jak dyskutuje. Chcę was też uczulić na to, w jaki sposób on dyskutował. Pierwszą rzeczą, którą Jezus zawsze robił, to stał w swoich dysputach w 100% naprawdę. Jezus miał argument na każdą wypowiedź. Jezus nie wypowiadał się bez argumentów. Wy spełniacie uczynki swojego Ojca. Na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego Ojca, Boga. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie. Ludzie mówią, że są dziećmi Boga. Pytanie brzmi, czy kochasz Jezusa? Jeśli jesteś dzieckiem Boga, czy kochasz Jezusa? Gdybyście byli dziećmi Boga, miłowalibyście mnie. Nie znali, słyszeli o mnie, ale miłowalibyście. Kiedy rozmawiacie z ludźmi, argumenty wasze muszą być silne. Musicie mówić tak jak on. Jest napisane, kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Słowo Boże to Jezus Chrystus. Kto mówi, niech mówi tak jak Słowo Boże. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem.
albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Jezus jasno określa się jako Syn Boga. Mówi, skąd przyszedł. Deklaruje swoją osobę. On mówi, jaki jest. Określa siebie. Każdy sługa Boży musi umieć określać siebie. Musi w ten sposób komunikować, jak komunikował Jezus. Nie przepychać się. Jezus nie przepychał się. Zauważcie, chcę też, żebyście uczyli się rozmawiać tak, jak On rozmawiał. Bo to mistrz komunikacji. To był mistrz. On mówił o tym, że jest Synem Boga, od Boga pochodzę. Jeśli nie słuchacie mnie, twierdząc jednocześnie, że znacie Boga, kłamcami jesteście. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Dlaczego ludzie nie pojmują prawd Bożych? Bo nie umieją słuchać. To znaczy, że nie umieją. To znaczy, że oni słuchają ze złych pobudek, ze złych intencji. Mają blokadę na sobie. Często mówimy, że jest to blokada demoniczna. No ale zwiążemy demona i dalej nie słuchają. Więc jaka to była blokada? Demoniczna? Istnieją blokady demoniczne. A istnieją też blokady związane z intencjami. Blokady intencyjne. Rozumiecie? Bardzo jest ważną rzeczą, żebyście zobaczyli, że Jezus rozmawia tutaj z nimi jak z ludźmi. Chcę wam pokazać to. On nie zarzuca im tego, że są zdemonizowani. On im zarzuca przede wszystkim to, że mają złe intencje. Nie boi się tego powiedzieć. Nie boi się powiedzieć, że masz złe intencje. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ważne zasady. Ojcem waszym jest diabeł. On im mówi wyraźnie, prosto w oczy, co jest powodem takiego funkcjonowania w ich życiu, a nie innego. Pochodzicie od diabła. Nie wolno nam się bać mówić tego do ludzi. Nie wolno nam mówić, ludzie będą się gorszyć. Ludzie będą od was odchodzić, kiedy będziecie do nich mówić w ten sposób. Jezusa nigdy nie interesowało to. Jezusa nigdy nie interesowało to. To nie był PR-owiec. On tego nie robił. Rozumiecie? Jemu zależało na tym, żeby ludzie wyhaczyli prawdę, która ich uratuje. I on szedł do tych ludzi i mówił do nich tak, jak oni chcieli słyszeć. Jeżeli oni nie chcieli słyszeć, to mówił do nich w taki sposób, aby mieli jasno określone, czemu nie chcą słyszeć. Mówił, jesteście dziećmi diabła. To jest wasz problem. Nie, ja jestem katolikiem od urodzenia. Jesteś dzieckiem diabła. Diabła. Diabeł cię spłodził i diabeł cię zrodził. A ja przynoszę ci dobrą nowinę. O Chrystusie Jezusie, który uwolnił ludzkość z ręki diabła. Mogę cię zmienić w jednej chwili. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie. Co robią? Chcą, a nie muszą.
Jezus nie mówi, i musicie pełnić Jego wolę. Jezus nie mówi, jesteście zdemonizowani, demony was powiązały. Jezus mówi, chcecie postępować według pożądliwości Ojca waszego. To jest wasze chcenie. Macie takie pragnienia. Jesteście panami swojego życia i wybraliście jako autorytet nadrzędny diabła i jego pożądliwości. To jest wasz problem. Chcecie postępować zgodnie z pożądliwościami Ojca waszego. Macie to w genach. Nie mówcie mi, że jesteście wierzący. Nie mów mi, że jestem wierzący. Ludzie przychodzą i mówią, ja jestem wierzący. Ja mówię, nie mów mi tej rzeczy, że jesteś wierzący. Nie mów. Jesteś synem diabła. Nie miłujesz Jezusa. Nie trzymasz się Jego nauki. Nie jest On dla ciebie number one. A więc nie znasz Boga. A więc nie jesteś zrodzony z Boga. Nie zrodził cię Bóg. W Kościele katolickim mówią, wszyscy jesteśmy braćmi, wszystkich nas zrodził Bóg. Nie! Nie zrodził nas wszystkich Bóg. To nieprawda, że nas wszystkich zrodził Bóg. Bóg tylko raz coś urodził. I to był Adam i Ewa. On to urodził. I to coś od niego odeszło, a potem się rozpleniło. On więcej nic nie urodził. Kiedy miało dojść do kluczowego porodu wszechświata, to już Bóg sam nie urodził. Wybrał żydowską nastolatkę i powiedział, urodź. Ja już nie będę więcej rodził na tym globie. Raz urodziłem. Ta porodówka mi nie służy. Ty będziesz rodziła, Miriam. Teraz. Według pożądliwości chcą postępować. Kręcą ich pożądliwości Ojca. Pożądliwości ludzi, te pożądliwości, szeroko pojęte pożądliwości, pochodzą centralnie z serca diabła. On tak chce. On tak pragnie. On się dzieli swoim charakterem z ludźmi. On się dzieli swoją osobowością z ludzkością. Dlatego Jezus to mówi. To są pragnienia diabła. On był mężobójcą. Pierwszy raz pada taki w ogóle tekst. On był mężobójcą od początku. Co to znaczy? Głębokie objawienie tutaj jest ukryte. Widać Boga, który tutaj jest zacytowany jako mąż. To mąż. Widać też, że kiedy Bóg tworzył wszechświat, tworzył go jako rodzinę. On był mężem, a stworzenie było żoną. Rozumiecie? Stworzenie było żoną. Szatan, ówcześnie Lucyfer, był częścią stworzenia, które było żoną. I słowo mężobójca, czyli ten, który, czyli ta, która zamordowała męża. Ta, która męża zamordowała. Jest tutaj określone na odejście szatana od Boga. A więc posłuchajcie ważnej prawdy. Odejście od Boga uznane jest jako zabójstwo Boga samego. Odejście od Boga uznane jest za grzech taki sam jak zamordowanie kogoś. Rozumiecie? To jest takie coś. On to, kto czyta. Ludzkość odeszła od Boga.
rozumiecie? Wiecie, jak została przez niego określona jako banda morderców. Chcieliście mnie zabić. Te słowa Jezusa, które tutaj są, chcecie mnie zabić, to są słowa Boga samego. Boga samego, który krzyczy do ludzkości, chcieliście mnie zabić. Chcieliście się pozbyć Boga. Pozbyć się Boga. Szatan chciał się pozbyć Boga. Odejście od Boga to jest chęć pozbycia się Boga. Odejście, zdrada. Jezus używa mocnych słów tutaj. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał. Wprawdzie trzeba co? Wytrwać. Żeby funkcjonować w prawdzie, trzeba funkcjonować w sposób wytrwały. To nie jest coś takiego, że prawda została przez ciebie przyjęta i teraz ta prawda w tobie będzie trwać. Prawda nie będzie w tobie trwać, to ty masz trwać w prawdzie. Prawda nie jest czymś takim, co jest w ciebie wbite jak gwóźdź. To ty masz wytrwać w prawdzie, być w niej. Wytrwać w jej okręgach. To jest pokazane, że szatan nie wytrwa w okręgach tej prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie. Tutaj jest pokazana, takie pokazane zróżnicowanie między Bogiem, który mówi prawdę, a szatanem, który mówi kłamstwo. To są tutaj bardzo silne przeciwstawności. To jest pokazane, że szatan, on nigdy nie mówi prawdy. On mówi kłamstwo. Nigdy nie mówi prawdy. Kiedyś Derek Prince powiedział ważną rzecz. Mówi, demony nawet jak mówią ci jakieś prawdziwe rzeczy, to na pewno kłamią. Amen. To nieważne, co ci mówią demony. Jeżeli się spotykacie z duchami wieszczymi, nie wiem, ilu z was się spotkało z duchami wieszczymi, duchy wieszcze mówią prawdę. Duchy wieszcze nie kłamią. Duchy wieszcze określają fakty. W tej perspektywie ludzkiej. Ale to, że one określają fakty, to nie oznacza, że to jest prawda. Wielu ludzi w ogóle uważa, że każda forma przekazu proroczego to jest proroctwo. Są od Boga jeszcze. Nie. Istnieje cała plejada duchów wieszczych, które zajmują się wieszczeniem, czyli zajmują się informacjami na temat rzeczy niewidzialnych lub rzeczy, które jeszcze nie zaistniały. Rozumiecie? Zafałszowane słowo wiedzy, zafałszowane słowo mądrości. Widać, jak Paweł idzie, głosi Ewangelię, idzie za nimi, i nie wiem, z kim on tam, że z Sylasem chyba, idzie za nimi w ogóle dziewczyna i mówi, oto słudzy Boga żywego, oni wam głoszą Ewangelię, prawdę wam głoszą. Na to się Paweł odwraca i mówi, milcz demoni. Paweł nie uznał tego jako w ogóle reklamę jego służby. Żaden Boży sługa nie chce, żeby reklamował sługa diabła. Żaden Boży sługa. Bożego sługi nie interesuje taka reklama. Paweł się odwrócił i związał demona, wyrzucił demona wieszczego. W oryginale nazywały się duchy pytonów. To duch pytona, który stusza prawdę, uwalniając jednocześnie istniejące fakty. To jest złożone przecież. Diabeł zawsze kłamie. Nawet jak przychodzi i ci prawdę powie. Ktoś do mnie przychodzi i mówi tak. Powiem ci, co o tobie powiedział ten brat? A ja mówię, chodź tutaj. Związuje cię diable w imieniu Jezusa. Artur, co ty powiedziałeś? Ja mówię, związałem demona, który cię męczył. Ale ja chciałem ci pomóc. Nie, ty chciałeś mi zaszkodzić.
ale ja ci chciałem powiedzieć, ale ja nie chcę wiedzieć. To źródło, to nie źródło pańskie. Nie interesuje mnie informacja z tego źródła. Nieważne, jak bardzo jest zgodna z faktami. W Królestwie Bożym cel nie uświęca środków. Nigdy. Bo Jezus jest życiem, ale też drogą do życia. Życie to jest cel. Droga to jest środek do osiągnięcia tego celu. I cel ma być święty, i środek święty. Rozumiecie? I cel święty, i środek święty. Jak ja się nawróciłem, pierwszą rzeczą, którą miałem w głowie, jak mi się bania oczyściła, Duch Święty jak we mnie wszedł, to pierwszą rzeczą, którą w ogóle miałem w głowie, to niesamowite pomysły na zarobienie pieniędzy w sposób nielegalny. Ale jakie? To przeze mnie przechodziło w ogóle jak fala. Mówię, zaraz, nie wiem co zrobić, jeszcze nie wiedziałem, że ja powinien to gromić. Na początku mówię, ale mówię, mam jasny umysł. Dobrze, że jeszcze siedziałem parę miesięcy, że ja w tym stanie nie wyszedłem na wolność. Bo ja bym zaraz zarobił. Momentalnie. Ja już miałem pomysły. Wtedy były takie telefony 0700. W ogóle, ja już w ogóle mówię zaraz, mówię, wychodzę. Wykupuję, mówię, 3 telefony 0700. Mówię, tam było chyba po 7.20 w ogóle za minutę wtedy. Mówię, biorę, mówię, 6 lumpów, ubieram ich w ubrania robocze. Mówię, daję im kubę wody w ogóle, jakieś szczotkę. I zaczynają chodzić w ogóle po mieszkaniach. Wchodzą do mieszkań, myjemy tutaj klatki, wie pani, ale musimy zadzwonić do firmy szybciutko, bo w firmie nie zjedzieliśmy czegoś. Mogę zadzwonić? Bardzo proszę, nie ma problemu. 10 minut rozmowy, 73 zł z jednego mieszkania. W budynku 100, proszę ciebie, mieszkań, tak? 100 mieszkań. Mówię, w ogóle w tydzień wpada mi 100 tysięcy. Opłacam lumpów, zamykam interes, siemasz Wiktor. Człowieku. Ja po nawróceniu od razu miałem takie strzały w głowie, nie? Mówię, mistrzostwo świata, to szło w ogóle kwota. Potem mówię, nie, mówię, Boże, mówię, kurczę, mówię, co to jest? Pięknie. To piękna robota by była. Cel i środek muszą być święte. Diabeł to kłamca i ojciec kłamstwa. Tu jest napisane, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa, czyli producentem. Musicie wiedzieć coś o kłamstwie. Kłamstwo nie ma końca. Nie ma końca. Można takie rzeczy w ogóle wykłamać, że się w głowie nie mieści. Wszystko możesz wykłamać. To się nazywa teologicznie spirala zła. To się samo nakręca. Jak zaczynasz wchodzić w system kłamstwa, rozumiesz, to cię w ogóle zaczyna tłoczyć. Ty idziesz po spirali. Bardzo szybko po tej spirali będziesz szedł. Ponieważ gdy zaczynasz wchodzić w system kłamstwa i zaznaczam, kłamstwo równa się nieprawda, bo kłamstwo to nie jest w ogóle to, że ja mówię, że byłem na księżycu wczoraj. To nie o takie kłamstwa nam tu chodzi, nie? Kłamstwo to nieprawda, czyli nieprawda Boża jakaś. Każda nieprawda Boża jest kłamstwem. Każda nieprawda Boża jest kłamstwem. A więc każda nieprawda Boża ma za sobą autora Lucyfera. Każda nieprawda Boża. Każde przeciwstawienie się prawdzie Bożej ma za sobą autora Lucyfera, bo to jest ojciec kłamstwa. Słowo mówi tak, a on do ciebie mówi, trochę jest inaczej. Ciut, ciut. Jest inaczej. I to jest kłamstwo. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. O co chodzi? Oni są tak bardzo zorientowani na kłamstwo, że prawda dla nich jest niewiarygodna.
Przecież zobaczcie, co się dzieje. To jest obraz pokolenia, w którym funkcjonujemy. Podchodzisz do człowieka, mówisz mu prawdę, ale człowiek jest tak zafiksowany na kłamstwie, że się w głowie nie mieści. Podchodzisz do człowieka i mówisz tak: mogę się o ciebie pomodlić, widzę, że jesteś chory. Nie, 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 nie. Nie, nie, mi już nic nie pomoże. Albo na przykład słyszysz, że ktoś jest chory, ktoś u niego w rodzinie choruje, proponujesz, że pojedziesz i pomodlisz się o uzdrowienie. Nie, nie, dziękuję. Rozumiecie? Kiedyś w internecie zobaczyłem, tam na ktoś był chory, jakieś dziecko, bo zadzwoniłem, dzwonię pod ten numer, mówię: dzień dobry, nazywam się tak i tak. Co się dzieje? No tutaj, no, bo tam zbierali pieniądze na chore dziecko. Ja mówię: jestem pastorem w kościele, mogą przyjechać nasi ludzie, nie poniesiecie żadnych kosztów, wsiądą w samochód, przyjadą, uzdrowią dziecko. A nie, to my dziękujemy. No my dziękujemy? No my dziękujemy. Dzwoni człowiek do siebie, mówi, że przyjadą ludzie, którzy się będą modlić o to. Sami nie chcą kasy za to. Nie, nie, to my dziękujemy. Ludzie nie wierzą prawdzie, ponieważ są uwikłani w systemie kłamstwa. Kłamstwo wikła. Ono zakłada pęta na ludzkie umysły. Ludzie są ogłupiali. I to są szerokie pojęcia. Kłamstwo jest bardzo szerokie. Jezus bardzo to tutaj podkreśla. To jest kłamca i ojciec kłamstwa. Za każdym kłamstwem stoi szatan. Za każdym kłamstwem. Jeszcze raz mówię, nie mówimy o tym, że o rzeczach, które często ludzie nazywają, bo ludzie nazywają kłamstwem, na przykład coś, co nie istnieje, czy coś, to nie są kłamstwa. Bo takie kłamstwo Jezus wiele robił, opowiadając przypowieści, których w ogóle nie było. Kłamstwo to jest przeciwna prawdy. W jakiejkolwiek formie. Humanistycznej, religijnej, rozumiecie, o co chodzi? To jest kłamstwo. Kto z was może mi dowieść grzechu? Pytanie Chrystusowe, bardzo ważne dla nas. Każdy sługa Boży powinien mieć wbite to w głowę. Kto z was może mi dowieść grzechu? To nasz apel do ludzi, nasze pytanie do społeczeństwa. Dlatego sługa Boży musi być czysty jako łza. Kto z was może mi dowieść grzechu? Dwa, bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli ktoś ci zarzuca grzech, musi ci dowieść. Dowieść grzech. Udowodnij mi, że kłamie. Udowodnij mi, że źle czynię. Udowodnij mi. Ja mam takie objawienie. Nie, nie, nie. Udowodnij mi. Przedstaw mi dowody na to, że źle czynię. Nie mów mi, że masz objawienie. Objawienie nie jest rzeczą naukową. Tutaj Jezus jasno mówi, kto z was może mi dowieść? Oni mieli masę objawień na temat Jezusa. Że jest Belzebubem, że jest różnym takim czy innym. To wynikało w ogóle z ich chorób emocjonalnych. Rozumiesz, o co chodzi? Ale nie było na niego haka. Ja z ludźmi tak rozmawiałem, masz na mnie haka? Nie. Możesz mi udowodnić to? Nie. Cześć. Ja się domyślam. On się domyśla. Człowieku. Ja stwarzam pozory specjalnie, żeby się domyślał. Gdy się domyślasz, to nie myślisz konstruktywnie i wtedy jestem spokojny. Tego nie notujcie. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. On ich kwituje. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Ktoś nie chce słuchać słów Bożych, z Boga nie jest. On z Boga nie jest. Jak patrzyłem tutaj, jak w tym kościele tam Mateusz, Basia, byli, głosili. Ja patrzyłem, jak ludzie nie chcą słuchać słów Boga. Ale jest, a jednocześnie będą, my tu przyszliśmy się modlić do Boga. Ale tu Słowo Boże jest głoszone. Nie, 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 to nas nie interesuje, my tu przyszliśmy. Kiedyś, jak byłem jeszcze w kościele zielonoświątkowym, żeby nas ochrzcić, to musieliśmy skończyć kurs
alfa. Kurs alfa, ale dobry kurs, no ale dobra. Ale ten kurs alfa kazali nam skończyć. No i ja chodziłem na ten kurs alfa, co tam uczyłem, jak być porządnym chrześcijaninem. No i ten człowiek, który prowadził ten kurs alfa, notabene bardzo sympatyczny człowiek. On był w kościele anglikańskim. I mówi, fakt przedstawię wam, proszę państwa. Fakt był taki, że podczas nabożeństwa w kościele anglikańskim w pewnym momencie kobieta krzyknęła halleluja! Krzyknęła drugi raz, przyszedł porządkowy, który tam był. I mówi, przepraszam bardzo, jest msza, proszę być ciszej. Ona mówi, właśnie spotkałam Jezusa! A mówi, to nie tutaj, proszę panią, to nie tutaj. Szok! To pan nie mógł. To nie to miejsce na takie sprawy. Tu msza jest. Tu nie ma miejsca na spotykanie się z Jezusem. A co kobieta się nawraca, człowieku, wie na co chodzi. Pełna euforii, kurczę, wiecie. To co pamiętałem z tego kursu alfa właśnie. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiadając Żydzi, rzekli do niego, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? I koniec. Parę zdań wcześniej w ogóle mówią, wierzymy w ciebie, Mesjaszu. Tu już twierdzą, że ma demona. Jezus odpowiedział, ja nie mam demona. W ogóle to ciekawe, się nie obraża. Ja go kocham. W ogóle, ja nie mam demona. To do niego znaczy, ten sam też nie przejmuje się tym to specjalnie. Wiesz, ty też nie powinieneś się przejmować, jak ktoś ci mówi, że masz demona. W ogóle to... Ja nie mam demona. Ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. Dla nich czczenie Ojca było równoznaczne z posiadaniem demona. Możesz się spotkać z tym, że ludzie powiedzą, te wasze uwielbienie to jest bal demonów. To się nie zmieniło. Tak jak kiedyś nazywali człowieka, który czci Ojca zdemonizowanym, tak i dzisiaj nazywają. To te same duchy. Naprawdę, demony się nie rozmnażają. Ich jest ciągle tyle samo. One się tylko w ogóle najwyżej przegrupowują i uczą. A wy mnie znieważacie. Jezus nie bał się mówić do ludzi, że go znieważają. Nie bój się też mówić. To jest nieznieważne mnie. Nie mów, nie zależy mi. Mów do ludzi, nie znieważaj mnie. Jestem synem Boga. Jestem córką Boga. Czemu mnie znieważasz? Czemu mnie nie szanujesz? Ja tak dzisiaj z ludźmi rozmawiam. Ja mówię, nie znieważaj mnie. Od razu jak powiem, nie znieważaj mnie, to pada pytanie, straszysz mnie? Nie straszę cię. Ostrzegam. Nie znieważaj mnie. Bo dotykasz źrenicy Boga, o Ojca. Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi. On pokazuje Boga, który jest ostatecznym autorytetem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Zachowanie jego słowa chroni przed śmiercią. Rzekli mu Żydzi, teraz wiemy, że masz demona. Szok! Teraz oni na pewno już wiedzą, że ma demona. Bo on powiedział, że jego słowa, jeśli będą zachowane, to mogą im uniknąć śmierci. To teraz już na pewno masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa słowa moje, śmierci nie zazna na wieki. Pamiętajcie, zmartwychwstanie stoi wyżej w hierarchii niż ukrzyżowanie. Pamiętajcie o tym, jak będziecie głosić Ewangelię. Zmartwychwstanie stoi wyżej w hierarchii duchowej niż ukrzyżowanie.
Co jest napisane? Kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus co? Został ukrzyżowany czy zmartwychwstał? Zmartwychwstał, zbawiony będzie. Uwierzenie, że Chrystus został ukrzyżowany za czyjeś grzechy, nie gwarantuje nowego narodzenia. To bardzo ważna informacja. Ludzie muszą uwierzyć, że Chrystus zmartwychwstał, a nie, że został ukrzyżowany za ludzkie grzechy. W swoim głoszeniu nie skupiaj się na tym, żeby ludzie uwierzyli, że Jezus umarł za nasze grzechy. Skup się na tym, żeby uwierzyli, że zmartwychwstał. Ja miałem różne przypadki w moim życiu, w służbie i miałem też przypadki takie, że na przykład pytałem człowieka takiego, głosiłem Ewangelię i pytałem, mówię, wierzysz, że on umarł za twoje grzechy? On w strasznym potępieniu był ten człowiek taki, nie mógł sobie wybaczyć w ogóle. Mówi, płacze mi w ogóle. Nie wiem, no nie wiem, czy umarł za moje grzechy, ja nie wiem, aaa. Mówię, dobra, nie przejdziemy tego tematu, nie z twoją psychiką, mówię. Czy wierzysz, że on wstał z martwych? Tak! Halleluja! Módl się ze mną! Tamten temat zostaw! On się dotrze! Ty uwierz, że on wstał z martwych! To jest proste. Jak on uwierzy, że on wstał z martwych, to na pewno w jego głowie pojawi się myśl, że najpierw został ukrzyżowany. To bardzo proste. Ale jak on uwierzy, że on został ukrzyżowany, to nie daje nam żadnej gwarancji, żeby włosy zmieniłaś? Okej. Okay. Myślałem, że masz kolor tych włosów. Coś mi się zmieniło. Masz właśnie. Ale to, że jak on uwierzy, że on tylko umarł za jego grzechy, rozumiecie? Ale nie będzie miał przekonania, że zmartwychwstał, to nie nastąpi nowe narodzenie, rozumiecie to? Jeżeli człowiek nie uwierzy w zmartwychwstałego w ciele Chrystusa, to nie narodzi się na nowo. Nie ma narodzenia na nowo wtedy. To za mało, że człowiek uwierzy w to, że Bóg przebaczył mu grzechy. Że Jezus umarł za jego grzechy. To za mało. To nie jest pełna Ewangelia. Człowiek musi być przekonany, że Jezus Chrystus wstał z martwych w ciele. A nie, że umarł za grzechy ludzi. To nie jest pełna Ewangelia, że umarł za grzechy ludzi. W centrum chrześcijaństwa nie stoi krzyż, ale pusty grób. W centrum chrześcijaństwa jest pusty grób, a nie krzyż. Dlatego oni się zbulwersowali na to. I od razu mówili, teraz na pewno wiemy, że masz demona. Bo ty mówisz o zmartwychwstaniu. Ty jesteś niepoważny człowiek. Abraham umarł, tamten umarł, a ty mówisz, jak my będziemy wierzyli twoim, to nie umrzemy? Śmierć jest granicą. Rozumiecie? Śmierć to granica. Wielu ludzi wierzy, że Bóg im przebaczył. Ale że Jezus zmartwychwstał, to już niekoniecznie. Rozumiecie? To już niekoniecznie. Wśród prawosławnych jest pozdrowienie, którym się pozdrawiają. Chrystus zmartwychwstał. Tak jak u nas dzień dobry Panu. Tak, nie odpowiada się prawdziwie zmartwychwstał. Tak się pozdrawiają w ogóle prawosławni na wioskach w różnych miejscach. Czyś ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? Podkreśla znów, no coś tak się uparł na śmierć. Przed chwilą mówią, czyś ty większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Odrzekł Jezus, jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Autoreklama jest niczym. Mnie uwielbia Ojciec mój. Mnie uwielbia Ojciec mój.
Będziesz się teraz modlił, to nie módl się, Panie, uwielbiam Cię. Tylko módl się, Ojcze, Ty uwielbiasz mnie. Dziękuję Ci za to, że Ty mnie uwielbiasz. To zmieni w ogóle Twoje modlitwy. Bądź jak Jezus. Po prostu. Zobacz, jak to wpłynie na Twoje poczucie własnej wartości. Jak się tak pomodlisz z miesiąc. Od razu będziesz inny po miesiącu. Jak będziesz przekonany wewnętrznie, że Bóg Cię uwielbia. Bo skoro On uwielbia Jezusa, rozumiesz, a Ty w Nim jesteś, no to wiesz. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. W ogóle on ich stawia w takich miejscach. Mówi, mnie uwielbia, a Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. I nie poznaliście Go, ale ja Go znam. I gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale ja Go znam. I słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Zobaczcie, co on zaczyna do nich mówić. On mówi o sobie, jako o osobie przedwiecznej. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. W ogóle człowieku. Wtedy Żydzi rzekli do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić w niego. Lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Określił się jako wielki Jahwe. Mówi, zanim Abraham był, i jam jest. Chcę wam pokazać, jak Jezus manifestował siebie jako ratunek dla ludzi. On zszedł na ziemię, żeby uratować człowieka. I On był gotowy na to, żeby za wszelką cenę tym, którzy zechcą słuchać, przekazać siebie jako ostateczną deskę ratunku. Mówił jasno i klarownie, nie owijał w bawełnę. Nazywał tych, którzy nie wierzą Jego słowom, synami diabła. Określał siebie jako jedynego spadkobiercę niebieskiego tronu. Mówił, że Jego słowa są zbawienne. Była w Nim pewność, siła i determinacja. Chodził w wierze. A przychodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie Jego, mówiąc, Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice Jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Bardzo źle przetłumaczone wersety. Zapytali go uczniowie jego, Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, czy się ślepym urodził. Widzimy jego apostołów, jego ludzi, którzy w ogóle żyją w mentalności przeświadczenia o tym, że istnieje dobro i zło i nic więcej. Dla nich nie istnieje nic więcej. Oni myślą, że za każdy zły czynek jest kara. Że wszystko jest karane. Nawet jeśli to zrobili rodzice. Mówi, kto zgrzeszył? Odpowiedział Jezus. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Lecz, i tutaj nie istnieje słowo aby, to słowo zostało dopisane przez ludzi, którzy uważali, że ono tu musi być.
Zamiast tego słowa w oryginale jest słowo niech. I oryginalny tekst brzmi w ten sposób: lecz niech się na nim objawi dzieło Boże. Takie jest to zdanie. Krótko powiedziawszy, uzdrówcie tego człowieka. Zamiast zadawać głupie pytania. Rozumiecie, to jest bardzo ważne. On nie odpowiada. On mówi: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Lecz niech się objawi na nim dzieło Boże. Kiedy? Teraz. Heja, chłopaki. Uzdrowić człowieka. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, co znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Musimy wykonywać dzieło tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Ten werset jest proroctwem o porwaniu Kościoła. To jest werset mówiący, że przychodzi, jest teraz dzień. To jest, ten słowo dzień określa, że jest to czas do porwania Kościoła. Nastąpi potem noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Tak, bo Duch Święty zostanie zabrany z ziemi. O tym mówi ten werset, to jest prorocze słowo. Słowo mądrości o przyszłości, które Jezus wrzuca w tym momencie. Dlaczego je rzuca w tym momencie? Dlatego, żeby zakomunikować swoim uczniom, że teraz jest czas na to, aby działać, a nie gadać. Nie debatujemy, panowie i panie. Działamy, bo jest dzień. Jest dzień. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. To słowo jest o upublicznianiu się. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Dopóki chodzimy tu po ziemi, jesteśmy światłością. Mamy być osobami publicznymi, gotowymi działać, wiedząc, że jest dzień. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. I to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. To terapia. Opis działań terapeutycznych. Widzimy działania Jezusa. Nie widzimy bezpośredniego uzdrowienia. Widzimy uzdrowienie, które odbywa się w wyniku jakichś czynników zewnętrznych. Widzimy, że Jezus stosuje pewnego rodzaju technikę, aby uratować wzrok tego człowieka. On dokonuje cudu na kilka etapów. To jest jeden z elementów pokazujących, jak działa terapia. W jaki sposób to funkcjonuje. Zrób to, następnie zrób tamto, a w konsekwencji otrzymasz ten i ten efekt. Nie widzimy tutaj tego, że nakłada na niego ręce, mówi: bądź zdrów, tak jak w innych przypadkach, czy demonie wyjdź. Widzimy kilka czynników nakładających się na siebie i to jest terapia. Idąc dalej, on mówi: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Czemu każe mu to robić? Wzbudza w nim wiarę. Każe mu dokonywać aktu wiary. Dokonuje pewnych działań w jego życiu i każe mu dokonywać aktu wiary. Wielokrotnie Bóg działa w naszym życiu właśnie w ten sposób.
działa na kilka etatów. Mówi do nas, zrób to, potem to, potem to, a następnie otrzymasz efekt. On też chce, żebyśmy na tych różnych odcinkach wykazywali wiarę. Nasza wiara jest w stanie uzdrowić nas, podnieść w każdej dziedzinie życia. Ale nasza wiara musi być uwalniana przez nas, dlatego też Bóg umożliwia nam dodatkowe elementy, które zastymulują naszą wiarę. Rozumiecie? To pomaga. No przecież wiemy, że woda żadnej tam Syloe jeszcze nigdy nikogo nie uzdrowiła. Rozumiecie? Takich rzeczy nie ma. Ale on miał to zrobić, żeby osiągnąć efekt. Jego wiara przez to wzrosła. Jezus zastosował działania terapeutyczne, złożony system pewnych działań, które miały na celu uwolnienie wiary w tym w życiu tego człowieka. I człowiek to zrobił i to osiągnął. Rozumiecie? W ten sposób.